Cześć, witam Was już w czwartym odcinku o spatial kiste.
To jest za długo. Dobra, to miejsce mi pasi. Pamiętajcie, że na Księżycu nie ma atmosfery, a więc spadochrony nie zadziałają. Tutaj nawet ich nie zamontowałem. Och, jaki ja mądry i przewidujący. A więc można tutaj następnego save'a walnąć. Polecieć bliżej Księżyca. Tylko trzeba pilnować teraz kierunku tego odwrotnego do lotu, czyli w tym przypadku tutaj. I pilnować, żeby nas zbyt się nie rozpędzić, żeby dać radę wyhamować przed Księżycem. Jak się za bardzo rozpędzimy, to będziemy w dupie. Znaczy, będziemy problematycznie wylądować, o. No. I teraz odpalam silniki. Tu już trajektoria tak naprawdę jest nieważna. W sensie ta strona. Ważne, aby wytracić prędkość i nie spierdzielić się na Księżyc tak, żeby nas po prostu statek nie wybuchł, nie rozwalił się o nią. Około 10 metrów na sekundę powinien przetrwać nasz statek. Przynajmniej ten model podczas lądowania. No ale nigdy nie wiadomo. Dobra, 200 metrów na sekundę. Niech spada dalej. Niech wróci do 200. To ta część u was najlepiej nie róbcie tego jak ja, tylko cały czas pilnujcie i zwalniajcie. Sekunda. Przepraszam, chwila. Dobrze, już jestem. I najlepiej nie róbcie tego tak jak ja, tylko cały czas pilnujcie, żeby prędkość najlepiej nie przekraczała setki. Bo to może się bardzo źle skończyć dla waszych statków. Bo ja już tu lądowałem na najróżniejszych, na Dune też lądowałem na najróżniejszych tych syfach, w sensie planetach. No na tym komputerze nie, więc wam nie pokażę niczego z Dune, ale na tym drugim. Następny poradnik będzie o lądowaniu tam. Probably. No, zbliżamy się już do Księżyca. Za chwilę pokażę wam... Przesadziłem z tym. No może nie przesadziłem, bo działa. Ale spadywamy. 240, dobra. Za chwilę będziemy musieli odrzucić te silniki. Tak, za szybko spadamy. 18 km, bez problemu wyrobi się. Dobra, teraz... O! Teraz należy tak odpalić. I najlepiej zmniejszyć około tyle. Dobra, jeszcze trochę. Aby spadało się ze stałą prędkością, no może się trochę zmniejszać, ale... O! Albo żeby najlepiej za szybko nie wzrastało. I tu jest najnudniejsza część, kiedy trzeba tak zostawić, bo nie można przyspieszyć, bo silniki są odpalone. A trzeba też pilnować, żeby co jakiś czas podwyższać, co jakiś czas zmniejszać. Więc to jest trochę tutaj głupio zrobione w Kerbalu. No, ale jak można po tych silnikach poznawać, ile tak naprawdę, bo... To jest jakby nad poziomem najniższego punktu na Księżycu względem jego środka, więc wiecie. Więc to nie jest do końca takie prawdziwe. 2 kilometry do Ziemi, co najmniej. I tutaj nie będę robił cięcia, bo nie wiem, nie chce mi się. Dobra, zmniejszę, żeby się rozpędzić do setki. Frob. Fajne imię. Dobra. Za chwilę będzie 60 metrów na sekundę. To na pewno nasz statek by nie przeżył, gdyby z taką prędkością wylądował. Oj, coś się rysuje zbocze. Ale obyśmy na nim nie wylądowali. 75. Powyżej 5 km do Ziemi. Do Księżyca, przepraszam bardzo. Chociaż chyba nie ma żadnej takiej powierzchni jak Księżyca nazwy. Jak Ziemia ma Ziemię, w sensie glebę, to Księżyc chyba nie ma Księżyca jako gleby, tylko w ogóle nie ma gleby, wiem. Ale nie wiem jak się nazywa to podłoże księżycowe. Już powyżej setki wyszło.
Więc teraz po prostu pilnować, aby nie przesadziło z tą prędkością. Dobra, z tego wypada, że 11 razy 10, 2 minuty byśmy spadali z tą prędkością. Szłodko. No ponad 2 minuty. No ale spoko. W tym momencie tak naprawdę nie mam pojęcia co robić, ale też nie chcę przezumować, bo chcę się przyspieszyć. Przepraszam bardzo, ktoś do mnie dzwonił. Dobrze, już jestem. Teraz należy pilnować odległość od podłoża, żeby nie przedobrzyć. Można też patrzeć albo na wysokość, która nie do końca jest dobra, albo tak po prostu robić. Następnego save'a walnę. Aha. Save'a. Okej. Okay. Trzeba wyłączyć silniki do save'a. Okej. Okay. Jesteśmy blisko księżyca, więc time to wytracić prędkość. Okej, okay, 5 km. Powinniśmy się bez problemu wyrobić. Wow, co to było? Jakieś coś? Okej. Okay. 6 metrów na sekundę. Przedobrzyłem, kurde. Dobra, dobrze jest. 15, 20, dobra, niech będzie 20. 20, łatwo zejść w dół. Wszystko działa, no chyba tak, ale ładne miejsce akurat to. Najlepiej, żeby było jak najbardziej płaskie, nie nadawać żadnym kanionie, ani nic, ani żadnym kraterze, bo to może się źle skończyć. Najlepiej też, żeby ta zielona kropka była połączona z tą białą, w sensie to zielone coś z tym białym, to będzie znaczało, że spadamy pod tym. Że nie lecimy w żadną stronę, tylko spadamy prostopadle do powierzchni księżyca. Chociaż nigdy mi się tak nie udało. Wszystkie moje rakiety leżą na księżycu. Żadna nie stoi. Bez żadnych złych skojarzeń albo coś. Boż. To jest ta najnudniejsza część lądowania na księżycu, ale też najważniejsza i w sumie najtrudniejsza. Nie mam pojęcia i współczuję wam, jak to będzie wyglądało w waszym przypadku, kiedy będziecie musieli z tych kilku kilometrów to robić. Ale mówię wam, że to naprawdę się opłaca. Lepiej niż gdybym teraz na przykład moja rakieta wybuchła. O właśnie. Save. Jeszcze tak naprawdę nigdy nie używałem zapisów podczas lądowania na księżycu. Ale się nauczyłem je robić podczas lądowania na Dunie. I co tak naprawdę mi uratowało? No, statek, żeby nie powiedzieć co innego. To będzie jedna z tych nudniejszych części. O, tam był jakiś kanion pod... Nie kanion, tylko jakaś dolina niby. Na księżycu są doliny? Nie wiem nawet, jak się nazywa krajobraz, tak się, w sensie księżyca. Tutaj widać, ile już ta misja kosmiczna trwa. 22 godziny, nawet nie dobę. Uuu, będzie nowy rekord. Bo normalnie poczekałem jakiś tam czas, żeby na księżycu wylądować, a tutaj to tak fajnie. W sensie trochę tam krążyłem wokół księżyca, nie księżyca, tylko Ziemi, nie ogarniając do końca co chodzi, ale tutaj nawet ładnie wyszło. Szkoda, że nie mam tego MacJab'a, bo on ma automatyczne lądowanie. Bo tutaj najciężej się właśnie ląduje na księżycu bezpośrednio. W sensie, żeby tak ładnie wylądować prosto. I zbliżamy się do powierzchni księżyca. Już piszę, że 2 km pewnie w rzeczywistości, jakieś 200 metrów. Dobra, można wytracić tam resztę prędkości. Przydaje się to do tego, że kiedy nie wylądujemy równo, to żeby się jakoś nie wywróciła rakieta na bok i żeby na przykład ten samochodzik nas nie wysadził. Bo to ten dekopuler to przy okazji służy jako wzmocnienie. No 4 metry na sekundę. Dobra, rozpędź się do tych 6. Ale dużo paliwa zużyłem. Normalnie zużywam mniej na lądowanie. Wiem, przechwalam się i w ogóle. No, zbliżamy się do powierzchni, nie mam pojęcia ile. O!
No, 3 metry na sekundę, 2. Półtora, 1,4. Ile do tej powierzchni w ogóle brakuje? Malutko już. Dobra, jeszcze wybiję tą prędkość, żeby nie było. Ale będzie śliczne lądowanie, ale będzie śliczne. No, szybciej. O. Metr na sekundę, czyli 3,6. O, jak pięknie. Pół metra na sekundę. Okej. Tutaj można wyłączyć. I nie wywróciła mi się. Po raz pierwszy mi się nie wywróciła rakieta podczas lądowania. Tu niestety to jest wadliwe, że trzeba złożyć to, żeby móc tak... No najlepiej włączyć też system SAS. Nie gibnie się rakieta, nie ginęła. Można włączyć, wyłączyć światło. Już wylądowaliśmy. I teraz nasz ludek w środku. Właśnie, jak nie wiecie, jak wyjść z tego IWA, widoku IWA, to C trzeba nacisnąć. Teraz można EWA, spacja, puść się. No, i zeskocz. Na R włącza się jetpacka. To przydaje się do wytracenia prędkości lądowania. No, i stoimy właśnie na Księżycu. Na Księżycu jest mniejsza grawitacja, więc można skakać tak. Kerbal ma około 0,75 z tego, co wyczytałem na Kerbalpedii. Wysokości 0,75 metra, ale wyszczerzony. Dałem opcję plant flag, czyli flagę wystawiłem. I tutaj można. Nie pamiętam, które to lądowanie na Księżycu. Dobra. YouTube. I tu pozdrawiam YouTube. Okej, i wylądowaliśmy na Księżycu. Tutaj jest ładne wszystko. Jeśli chcecie wrócić do rakiety, to bez jetpacka, kiedy ona stoi, to zbytnio nie jest możliwe. O właśnie, jeszcze nie zrobiłem ważnych rzeczy. Nie zrobiłem tego. No, spadę w niej na bok. Tylko nie wyobracaj się, nie zahacz. Nie wybuchnij. Dobrze, nie wybuchło. Nie wybuchnęło. Tutaj można zobaczyć rakietę, tutaj nasz samochodzik. Od razu szybko na niego przełączę. YouTube rower? Nie. Tu YouTube rower. Flag, Bosch. YouTube switch tu. YouTube rower, no flag, Bosch. Nie wiem. Dobra, osobnego będzie można, jako osobny pojazd. Tutaj nazwy już można zmienić, jak chcemy. Opcje, że to baza. No, i tym oto pięknym południem, wschodem słońca. Jak to jest? Gdzie jest w ogóle słońce? Chyba widać, że jest ten jasno. O, tam jest ziemia. Zachód ziemi był przed chwilą. O, jest południe. I tym oto księżycowym południem żegnam was. I do następnego odcinka. Cześć!